Życie nie jest łatwe. Życie jest pełne wyborów. Ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, to jest to. Z mojej strony. Bo ze strony Pana Boga, cóż, On woła. To nie ja. To Jego łaska sprawiła, że wyglądam teraz, jak wyglądam. Że jestem tym, kim jestem. Odejdzie z Nardy, ze swojego domu, z domu ka przed chwilą ojcowie bez łzy radości błogosławili swojego syna kapłana. Choć kto nie wie z was, że upierałem się przy procesji na dzisiaj do kościoła, a to temu, że tam, za każdym krokiem moim, jest i twój, mamusiu. Nie umiem dziękować Ci, Boże, bo małe są moje słowa i zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować. Kapłaństwo to wielki dar, dar niczym niezasłużony przez człowieka. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, to jest bowiem kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. No i tak się stało, że ksiądz na pewnym wieczorze stwierdził, że pozwoli nam chłopakom ubrać swoją sutanę. No i ubrałem. Po latach okazało się, że nas 10, którzy ubrali tą sutannę, 5 zostało księży. Maja 2018 roku z rąk arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, naszego metropolity, zostałem kapłanem. I to nie moja zasługa, to jego zasługa, nikogo innego.